Tytuł tego referatu to były podstawy matematyki, historia i współczesne problemy. I temat ten jest interesujący dla mnie z tego powodu, że na historię matematyki i na matematykę z perspektywy historycznej nie patrzę pod kątem jakiejś jednej postaci, że ktoś napisał jakiś przełomowy artykuł, odkrył to czy tamto, czy że znajdujemy pewne nowe źródła lub potrafimy pokazać, że osoba, o której do tej pory podręczniki historii matematyki mało mówiły, okazuje się, że była kluczowa z różnych powodów. To wszystko jest niesłychanie ważne, natomiast mnie historia matematyki interesuje z tego punktu widzenia, żeby ustalić globalne prawa rozwoju i przemian wiedzy matematycznej, a więc również w tym celu, że uważam, że zajmowanie się historią matematyki w taki kompleksowy, globalny sposób pozwala uzyskać sporo informacji, które prowadzą do odpowiedzi na pytanie, co to jest matematyka. Co więcej, mam wrażenie, że pewne rozważania historyczne pozwalają znaleźć sposoby, aby w najbardziej współczesnej sytuacji matematycznej móc znajdować nowe problemy, nowe teorie. To się moim zdaniem da robić w sposób systematyczny, żeby opisywać takie niezbadane, otwarte problemy i obszary badawcze w matematyce. Od strony historycznej podstawy matematyki były obecne cały czas w matematyce, od zarania jej rozwoju. I tak jak zmieniała się matematyka, tak też zmieniały się podstawy matematyki. Dzisiaj pojawiają się tezy, artykuły, prace, gdzie mówi się o matematyce, Mathematics Without Foundations na przykład, czyli że możemy, że te rozważania są niepotrzebne. No, moim zdaniem na tego typu tezy wpływają pewne określone poglądy na rolę i na to, czym są podstawy matematyki. I od razu uprzedzę, że dla mnie to pojęcie jest dużo bardziej szerokie niż tylko wynajdywanie takiej czy innej teorii, z której da się na przykład wyprowadzić całą wiedzę matematyczną, która zawiera podstawowe pojęcia matematyczne i relacje pomiędzy tymi pojęciami. Powody dla zajmowania się podstawami matematyki są bardzo różne. To już było w starożytności, że zauważono, że tylko w matematyce starożytnej Grecji odkryto możliwość przeprowadzania dowodów. W żadnym innym kręgu kulturowym tego typu możliwość nie miała miejsca. Ani w matematyce hinduskiej, ani w matematyce chińskiej, ani w egipskiej, ani w babilońskiej. Owszem, była wiedza matematyczna dotycząca różnego rodzaju obliczeń, ale matematyki jako nauki nie było nigdzie, nie powstała nigdzie z wyjątkiem starożytnej Grecji. I ta różnica pomiędzy innymi rodzajami wiadomości matematycznych, takich zupełnie praktycznych, a matematyką jako nauką polega właśnie na tym, że
tylko w starożytnej Grecji dokonywano dowodów. Oczywiście, jeżeli są dowody, to one nie biorą się z niczego, opierają się na jakichś założeniach i szybko zauważono, mamy tego ślady historyczne, których dzisiaj nie będę omawiał, że pewne założenia są wspólne dla całej grupy twierdzy. Szybko Grecy wpadli na pomysł, że może istnieją jakieś bardziej podstawowe zasady dla całej wiedzy matematycznej, z których da się wyprowadzić całą wiedzę matematyczną. I faktycznie tak było. Wyrazem tego formalnym było powstanie już takich niesformalizowanych, ale jednak aksjomatycznych wersji różnych teorii w starożytnej Grecji. Pierwszą aksjomatyczną teorią to była sylogistyka Arystotelesa, co w zasadzie pokazał, formalizując ją, Łukasiewicz. Tam rolę aksjomatów spełniają sylogizmy doskonałe, tak zwane u Arystotelesa. Aksjomatyka z kolei elementów Euklidesa, no to nie jest ten rodzaj aksjomatyki, do której jesteśmy przyzwyczajeni dzisiaj. Po pierwsze, nie ma jednej wspólnej aksjomatyki dla wszystkich 13 ksiąg Euklidesa. Po drugie, tam chodziło nie tyle o aksjomaty jako zasady, z których da się w niepowątpiewalny sposób wyprowadzić inne twierdzenia, lecz raczej o podstawowe metody konstrukcji, o dozwolone operacje na pewnych obiektach, których istnienie po prostu przyjmowano. Dlaczego przyjmowano? No to już inna historia. I podstawy matematyki starożytnej również się zmieniały. Pierwsza hipoteza Pitagorejczyków, że wszystko jest liczbą, jak to już tłumaczyłem wielokrotnie, w wyniku odkrycia niewspółmierności po prostu poległa, gdyż dowód niewspółmierności pokazywał, że jeżeli bokowi kwadratu odpowiada jakaś liczba, a liczba dla Greków to była tylko liczba naturalna, to wtedy przekątna nie może być żadną liczbą naturalną, ponieważ równocześnie musiałaby być parzysta i nieparzysta. I ta pierwotna hipoteza, taka fundacyjna, że wszystko jest liczbą, bardzo szybko została sfalsyfikowana przez rozwój matematyki. Matematyka rozpadła się na dwa obszary, na obszar wiedzy związanej z arytmetyką i obszar wiedzy związanej z geometrią. Astronomia to był dział matematyki, muzyka czy harmonia, harmonika to był też dział. Tutaj ten dział rozpatrywano harmonikę jako dział arytmetyki. To wyraźnie widać nawet w tekstach, no, tak zwana sekcja canonis związana z elementami zawiera, czyli podział kanonu. Kanon to była ta taka struna rozpięta na dwóch poprzeczkach, którą dzielono na nasze dzisiejsze kwinty, kwarty, tercje. To z tego czasu pochodzi, tylko oczywiście miało greckie nazwy, a nie łacińskie. I matematyka rozpadła się na dwa królestwa. Właśnie królestwo liczb i królestwo wielkości geometrycznej. I przez całą starożytność próbowano połączyć, znaleźć jedną podstawę, jedną uniwersalną teorię dla tych dwóch, jak się okazało, oddzielnych dziedzin wiedzy. W zasadzie dopiero teoria Omara Khayyama,
teoria proporcji, ale to już są czasy do średniowiecza naszego, pozwoliła znaleźć taką teorię. I oczywiście oddzielne aksjomatyki istniały w poszczególnych teoriach, które są w elementach, a więc inne zasady były w piątej księdze elementów Euklidesa, która zawierała teorię proporcji Endoxosa. Inne zasady były w siódmej księdze, która zawierała teorię proporcji arytmetycznych Teaeteta z Aten. Szósta księga, która zawierała teorię proporcji. No dzisiaj to są twierdzenia o podobieństwie, ale tam de facto są dwie różne teorie w szóstej księdze. Tych samych teorii proporcji, teorie proporcji można uważać za starożytne teorie podstaw matematyki. I ich było całe mnóstwo. No ja to dokładnie dokonałem klasyfikacji tych teorii proporcji i prześledziłem, jak one się rozwijały. No między innymi dwa co najmniej rodzaje teorii proporcji, których nikt wcześniej jakby nie zauważył, że one są obecne w źródłach, też wyodrębniłem. I proszę Państwa, opuszczam tutaj średniowiecze, odrodzenie i tak dalej, nowożytność. Gdybyśmy znaleźli się we współczesności, to można się, czyli mamy do czynienia ze sformalizowanymi teoriami, wręcz często zmechanizowanymi inferencjami, można się zastanawiać, gdzie podziały się te dawne podstawy matematyki. I to, że na przykład dzisiaj, przez pewien dzisiaj, nie tak dawno mówiło się, że matematyka jest nauką o zbiorach, a kiedyś mówiono, że była o liczbie, później, że była o arytmos i megetos, czyli o liczbie i właśnie tych wielkościach geometrycznych, później znowu o czymś innym. No dzisiaj z kolei mówi się o matematyce jako nauce o kategoriach. Istnieją konkurencyjne systemy podstaw matematyki. I tak jak wspomniałem, niektórzy twierdzą, że w ogóle te podstawy nie są potrzebne. Co wynika zapewne z tego, że często podstawy matematyki są związane z poszukiwaniami ontologicznymi. Mianowicie, jeżeli mamy jedną podstawową teorię matematyczną, z której da się wywieść inne, jak wydawało się w pewnym okresie i takiej teorii poszukiwano, to jej zobowiązanie ontologiczne, mówiąc współczesnym językiem, de facto powinny określać przedmiot zainteresowania matematyki, czyli czym zajmuje się matematyka, a tym samym podawać informacje służące do udzielenia odpowiedzi na pytanie, co to jest matematyka. I wcale podstawy matematyki są potrzebne, nawet jeżeli nie ma jednej podstawowej teorii matematycznej. To, że w ogóle jest możliwość znalezienia czegoś bardziej podstawowego, tak jak na przykład teorii zbiorów, i można interpretować wszystkie, jak się wydawało, bo dzisiaj wiemy, że nie jest to możliwe, ale wydawało się, że wszystkie obiekty matematyczne to są jakiegoś rodzaju zbiory czy struktury algebraiczne, które są określane na zbiorach czy klasach, szerzej mówiąc. Dzisiaj trochę inaczej na te sprawy
patrzymy, ale podstawy matematyki są potrzebne, choćby z tego względu, że są pasjonujące intelektualnie. Trudno chyba jednak opisać matematykę jako naukę o tym czy o innym. Bardziej są to interpretacje. Czym matematyka, jak możemy pojmować matematykę? Pytanie, czy da się ustalić, nie mówiąc o obiektach matematyki, czy da się ustalić jakieś ogólne sprawy związane z przedmiotem badań matematycznych. Moim zdaniem da się to zrobić, da się spojrzeć na matematykę właśnie w taki całościowy sposób. To jest w dalszym ciągu ciekawe pytanie. Co nadaje jedność wiedzy matematycznej? To jest naprawdę ciekawe pytanie. Dzisiaj wiemy, że teorie, które są często całkowicie pozornie niezwiązane ze sobą, nagle okazują się w zdumiewający sposób związane i sprzężone. I to wywołuje całkowite zaskoczenie matematyki. Matematyka nas naprawdę zadziwia. No, przykład, związek teorii liczb naturalnych z osobliwymi strukturami R4, na cztery rozmaitości. To jest coś zupełnie zaskakującego. Inny przykład, już może muszę gwałtownie kończyć. To jest kwestia, że opis takich obiektów, które wydawało się nam, że są bardzo dobrze znane, jak liczby naturalne, i uwzględnienie tego opisu w innych teoriach, na przykład w teorii kategorii, pokazuje, że wcale tych liczb tak dobrze nie znamy. Że to wcale nie... Tam jest tyle otwartych problemów. To jest tak, proszę Państwa, jak nie wiem, Szelak napisał książkę o topologii po prostu linii prostej, tak w skrócie mówiąc. To jest, jak ktoś widział takie dzieło. No i wydaje się, że na przykład od strony topologicznej linia prosta, no tam jakieś zbiory otwarte, że to jest proste. To jest takie, no, proste. Tymczasem nie jest. To jest właśnie najbardziej ciekawe, że widzimy, że to, co nam się wydawało oczywiste, przestaje być takim. I tylko dlatego matematyka może się rozwijać. I nie rozwija się w sposób kumulatywny.